Witam serdecznie na szybkim omówieniu nowej postaci w Apex. Więc tak, nowa postać nazywa się Catalyst. Jest to kobieta. Typ postaci jak dla mnie jest to postać bardziej defensywna. Z racji tego, że chociażby może się barykadować i ustawiać pułapki. W jakiś sposób są one podobne do pułapek Kostika. W jaki zaraz objaśnię mój tok rozumowania, ponieważ no też można powiedzieć, że jak, no przecież wie, bo Kostika się aktywują same i trują ludzi, można je zniszczyć. Więc tak, jeżeli chodzi o umiejętności, pasywnie może ona barykadować drzwi. Podchodzimy do drzwi, przyciskamy domyślnie X-a, wtedy drzwi są zabarykadowane. Jeżeli takie drzwi są zabarykadowane i ktoś chce je wyważyć, musi w nie kopnąć 4 razy, żeby drzwi wyważyć, nie 2 tak jak normalnie. Według mnie jak najbardziej bardzo silna umiejętność. Teraz tak, nasza zdolność taktyczna, czyli ja to sobie nazwę, jak to się nazywa praktycznie? Kolczatka. Dobra, nazwijmy to kolczatką. Kolczatka, czyli rzucamy sobie, celujemy gdzie chcemy wyrzucić, załóżmy, że chcemy wyrzucić słup. Teraz tak, zanim coś się aktywuje i zacznie zadawać obrażenia, to mija trochę czasu. Nie widać tego najlepiej, więc zróbmy to na moment. Mrok przebija wszystko. No, to się popisałem teraz. Dobra, czekaj 10 sekund. No więc, jeżeli chodzi o kolczatkę, zanim ona się rozłoży i zacznie zadawać obrażenia, musi minąć pewien czas. Trzeba się przebić przez ich obronę. Powiedzmy, że są to około 2 sekundy. Teraz tak jak widać, jest to co sekundę 15 obrażeń. Jest to dosyć sporo według mnie. Kolce możemy podejść i zniszczyć w każdej chwili, tak jak widzieliśmy. Jeżeli chcemy zniszczyć w kolce wrogiego Eclipse, to trzeba strzelać w tą kuleczkę tutaj. Tą kuleczkę trzeba strzelać. Jeżeli chodzi o zdolność specjalną, zdolność specjalna jest dosyć w obecnej chwili po prostu zbugowana, ponieważ ona powinna nam zrobić ścianę, przeciwnicy po przejściu będą zeslowowani, a na chwilę obecną tak to nie działa. My po przejściu przez ścianę powinniśmy dostawać boost do speeda i to raczej działa, z tego co zaobserwowałem w wczorajszych grach. Przez ścianę ma nie być widać, tak jak tutaj. I jeżeli zrozumiałem dobrze z zamysłu trailera twórców, to nie powinniśmy mieć możliwości strzelania przez ścianę. Ta możliwość strzelania przez ścianę jak najbardziej jest, więc jeżeli zapamiętaliśmy sobie, że na przykład w tym miejscu za ścianą stał wróg i będziemy do niego pruli, jak najbardziej dostanie on obrażenia i możemy go w tej chwili zabić. Co do broni, to ja bym tutaj preferował pod tą postać jak najbardziej shotguny, z tego względu, że jak dla mnie personalnie jest to postać defensywna, ponieważ my mamy większe szanse, jeżeli mamy gdzieś w otoczeniu jakiś kamyczek, możemy coś puknąć, ustawić tą swoją kolczatkę, wykorzystać ją, czy dać ulti, żeby się zasłonić przed innymi wrogami w momencie przemieszczania się na przykład z punktu A czy B. Generalnie nie jest to postać łatwa właśnie, bo jeżeli chodzi o użycie ulti, to trzeba bardzo myśleć nad tym. To nie jest tak, że sobie puścicie ulti i to jest dobre ulti, bo ono zasłania, więc możecie przeszkadzać bardzo swoim sojusznikom. Także tutaj jak najbardziej shotgun, ponieważ dziś będziemy starali się, przynajmniej ja staram się grać po budynkach, chować się po budynkach. Jeżeli chodzi o broń secondary, to jak najbardziej wszystkie ciężkie bronie typu PM czy karabin szturmowy, zarówno energetyczna,
Również tutaj się spisze, jeżeli chcemy coś posnajpić, jak najbardziej można. Jak najbardziej, zresztą Apex jest stworzony tak, że możecie grać praktycznie każdą bronią. Jeżeli chodzi o ten sezon, odradzałbym G7, ponieważ w chwili obecnej nie zauważyłem, żeby zadawało obrażenia poprawnie. Z lekkich broni pod tą postać to poradziłbym R301 i R99, gdyż są to dobre bronie, ewentualnie jeszcze Spitfire, tylko że on ma bardzo duży rozrzut i nie wykorzystacie tego dobrze siedząc w budynku prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o snajperki, karabin ładunkowy został solidnie tam pozmieniany, wzmocniony. Tutaj, jeżeli chodzi o broń snajperską, to pod tą postać jak najbardziej można sobie pobiegać z wingmanem, pozabijać sobie. Karabin ładunkowy, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie sobie coś tam posnajpić, postrzelać z daleka, jak najbardziej. Longbow, jak najbardziej. Sentinel, jak najbardziej. Sentinel zawsze polecam tutaj. Bardzo duże obrażenia, dobry feeling broni, opadanie pocisku nie jest tragiczne. Naprawdę fajna broń. A przede wszystkim, no to tak jak mówię, w Apex możemy grać sobie każdą bronią. Tu trzeba się po prostu nauczyć każdej broni. No i co? To tyle, kochani, na dzień dzisiejszy. Zapraszam do kolejnych filmów. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podoba. Wtedy omówię następne postaci, no i można komentować, którą postać miałbym omówić jako następną. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych filmów i miłego weekendu życzę, miłego tygodnia.